Chciałem zapytać o kampanię billboardową dotyczącą zwrotu podatku, jeżeli przy rozliczeniach PIT, która mówi o tym, że to dzięki działaniom rządu. Czy tam pojawi się też taka informacja, że duża część tej kwoty wynika z tego, że chociażby przez chaos związany z Polskim Ładem inaczej naliczano przez pierwsze pół roku składki, później inaczej. Panie redaktorze. Ja wiem, że jest mowa o obniżeniu na przykład podatku do 12%, ale nie ma tam mowy choćby o tym, że nie można odliczyć składki zdrowotnej. Panie redaktorze, a pan z ciekawości, pan zapłacił niższe podatki czy wyższe za zeszły rok? A proszę, ja zapłaciłem niższe, bo rozliczam się wspólnie, wie pan. No świetnie, czyli jednak niżej pan zapłacił. Ale tak samo by było bez tych zmian. Czyli też pan by zapłacił takie same podatki w roku 2022, jak na przykład w 2015? Ciężko mi to teraz policzyć. A to proponuję, panie redaktorze, policzyć. Jak pan wróci na konferencję, będzie trudniej panu zadawać takie pytanie, bo się okaże, że pan płaci niższe podatki. I dlatego informujemy o tych w kampanii społecznej, ponieważ znacząca różnica w systemie podatkowym pojawiła się właśnie w roku 2022. To znaczy, że najpierw podwyższono kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych, czyli nie płaci się podatku kwoty wolnej. O, proszę bardzo. To jest kwota za czasów Donalda Tuska, taka niziutka. To widać, akurat jest duża różnica. Donald Tusk chciałby oczywiście mieć wyższą, ale zgłasza te propozycje zazwyczaj jak nie jest premierem, bo jak jest premierem, to jakoś takich propozycji nie zgłasza. W związku z tym ta kwota z tej niziutkiej, której pan widzi z czasów Platformy Obywatelskiej, można byłoby tu zdjęcie Donalda Tuska narysować, to jest kwota podwyższona za naszych czasów do 30 tysięcy. I dlatego, panie redaktorze, robimy kampanię informacyjną na niższych podatków. Później jeszcze w dodatku obniżyliśmy podatki z 18, znaczy właśnie wcześniej, z 18 do 17%, o, kolejny slajd, a później do 12%. W związku z tym, jeżeli pan uważa, że to są wyższe podatki, to nic takiego nie powiedziałem. Powiedziałem o składce zdrowotnej, której czyli, nie można odliczyć. A to dobrze, to efektywny klin podatkowy. To idziemy dalej z kwestią dyskusji o podatkach. Czyli efektywny klin podatkowo-składkowy, już jak będziemy bardziej ściśli, jest wyższy czy niższy? Niższy jest. Czyli krótko mówiąc, w Polsce polskie rodziny, na przykład rodzina 2 plus 2, płaci niższe podatki razem patrząc ze składkami niż wcześniej. I to jest prawda po prostu, więc nie wiem, jaki kalkulator u pana funkcjonuje w redakcji, ale proponuję na tym przykładzie 2 plus 2 zrobić. O, i tu jest też przykład kolejny. I wtedy wyjdzie ten rezultat. I on jest faktycznie taki, że rodziny płacą niższe podatki.